Siemka, witam. Tu moja druga część rysunków. Tamtą musiałam niestety przerwać, ponieważ oczywiście moja kochana babcia zaczęła mnie wołać, coś ode mnie chciała i musiałam przerwać. Dobra, zacznijmy. Więc tak, to jest Toralei Stripe, to jest Howlin' Wolf. To nie pamiętam, kiedy rysowałam, dawno było, ale też mi się to podoba. Od spodu będzie ciekawiej, ponieważ to jest taki gościu, wybrakowany, bez twarzy, bez przyrodzenia. No to może dobrze, bo czasami nie za dobrze by to wyglądało, a ze względu na to, że nie lubię rysować takiego czegoś, to nie narysowałam, więc jest ok. Uwaga, druga strona. Akwarelowe kwiaty, maki. W tej folijce nie wygląda to za dobrze, ale jest ładnie. Nie wygląda za dobrze, ale jest ładnie. I wykorzystałam tutaj akwarele i tusz kreślarski. I naprawdę spodobało mi się tam. Dobra, następne. Proszę ja was bardzo, kochani moi. Novi Stars. I jest napisane I am Glow. A ona ma na imię Ellie Electric. Postać z kosmosu, jakaś tam, takie maruszki, kokardkę z włosów. I te oczy są cudowne. I ogólnie jest taka cudowna, że wow. I elfice. Gdzieś z internetu znalazłam. I sobie wzięłam, odrysowałam z patrzenia, ponieważ ja sobie rysuję z patrzenia. Ciekawie opowiadam po prostu. Aż zachwyciła mnie moja własna historia. Nie no. Ale jest fajnie. Jest wykonany ołówkiem HB chyba. I dwójką. 2B. Takie jest ciemniejsze. Właśnie coś takiego. Z tamtej strony pokazałam tak. Skleroza. To moje pierwsze rysowanie moich kochanych laleczek. Tak, mam laleczki. 3 na razie. No ale mam nadzieję, że jakaś czwarta kiedyś się tam jeszcze dostanie w moje łapki. I to jest Spektra. Włosy mi się bardzo podobają. I Claudine. I tak, buciki. I ogólnie ona jest w fashion packu. Sobie stoi na półeczce mojej też. O, i moje kochane, piękne. Więc tak, to jest Rebecca Steam. Rysowałam postać, kiedy akurat grałam sobie w grę, w ubierankę i tak spodobały mi się te ciuchy, co tam były, że postanowiłam, że ją narysuję. I wyszła tak. I podoba mi się. Tu. Wszyscy się domyślają, kto to jest. Laguna Blue z serii Dotted Gorgeous, czy jakoś tak? Takie rysowane z pamięci. Myślę, że mi się podoba, ale włosy zmieniłam. Chyba, nie wiem. A to jest Claudine Wolf, seria Ghouls Rule. Tak będzie lepiej. No, nawet powiedziałabym. Ale powinnam popracować nad tym jeszcze trochę. Ale nie chciało mi się. Jestem rasowym leniem. Tak, rasowym leniem. Oczywiście. Moja. Rebecca Steam. Też lubię tą postać bardzo. Włosów nie robiłam czarnych, ponieważ stwierdziłam, że byłoby za ciemno. I też gdzieś z internetu. Z DeviantArta ogólnie znalazłam to. No i podoba mi się. Nie robiłam tutaj tych wzorków chyba. Czy robiłam? Chyba robiłam. O, takie malutkie kwiateczki. I oczy są boskie. Twarz ogólnie jest super. Ale zapomniałam mi dorysować tego tutaj. I tych, no tutaj, no. No tych, no. Jebli. Chmurka. Tak, wiecie o co chodzi z tą chmurką chyba. Chyba właśnie. Jebli, piękne kolorowe włoski. Sukienka.
Na śniegu stoi. Chociaż śniegu tutaj nie za bardzo widać dookoła niej. Jest korektorem takie kropeczki porobione. Nie widać. Ledwo. Oj tam. Tak, nie zabijaj jednorożców. Oj tam, oj tam. Gdzie ja to słyszałam? No właśnie, jak się mówi, oj tam, zabija się jednorożce. Tylko dobrze by było, jakby jednorożce jeszcze istniały, nie? Nie ogarniam siebie samej czasami. No. Ebi bum, nebum. Rebecca Steam. Mój syf w pokoju, muszę posprzątać. Claudine Wolf. Co ja mogę na ten temat tej postaci powiedzieć? Ogólnie, taka nawet mi wyszła. Nawet. Ale oczy, kurde, takie troszeczkę lepsze mogłam zrobić, ale niech już tak będzie. Tak jest ładnie. I moje. Rysowane odręcznie, od razu. Rysowane cienkopisem, bez żadnych szkiców. I najczęściej takie bez szkiców wychodzą mi najlepiej. Ale muszę sobie cienkopisy kupić, ponieważ wykorzystałam wszystkie na neferkę, którą rysowałam w ten sposób i też ładnie wyszła. I ogólnie wygląda jak drukowane, ale nie jest. Gwarantuję wam w 100% to nie jest. Nie, to nie jest drukowane. Wcale. Tu jest Down on the Dance. Taka seria taneczna pierwsza, której kurde lalek nie ma praktycznie nigdzie. W Polsce chyba, nie wiem. Tu jest seria coś tam Szkolny Team, czy jakąś tam. I Laguna jako pływaczka. I ogólnie z serii Basic. Lagunka. Nawet. Zachrypłam trochę. Lekko. To jest postać na konkurs Monster High. Postać. Zaprojektowana sukienka i maska. Na konkurs twórz coś tam jakiś. Nie wiem, coś było, żeby stworzyć dla swojej ulubionej postaci strój na Halloween. O. Myślałam taki strój róży. Podoba mi się. Ale nie wysłałam, bo mi się zbyt podobało. To jest moje OC. To jestem ja. Już mam dłuższe włosy. Nie wygląda jak ja, bo jestem o wiele bardziej troszeczkę. Tak jakby powiedzieć grubsza, ale nie no, bez przesady. Fenek o imieniu Fluffy. I postać ma na imię Graspella, jest córką Harpy. Jakbym miała wam czytać OC, to byście się zdziwili, ale chyba wyciągnę. Dobra. No właściwie mi się nie chce. No dobra. Patrz to. Więc tak. O mnie. Imię Graspella, wiek 16 lat. Upiorni rodzice Harpia. Zabójczy styl. Kocham poszarpane ciuchy, no ale z umiarem, ponieważ dobrze wiem, że co za dużo to niezdrowo. Dziwaczna wada. Moje paznokcie, a raczej pazury, rosną w zastraszającym tempie, więc jestem skazana na piłowanie ich każdego dnia. Zwierzątko. Fenek o imieniu Fluffy jest moim najlepszym przyjacielem. Ulubione zajęcie. Leniuchowanie i rysowanie. Najbardziej irytująca rzecz? Wszyscy myślą, że jestem agresywna i zaraz ich złapię i zjem. Ale to jest totalna bzdura. Ulubiony przedmiot w szkole? Plastyka. Wszyscy zazdroszczą mi mojego talentu. Najmniej ulubiony przedmiot w szkole? Matematyka. Moim zdaniem jest najnudniejszą lekcją w całej szkole. Ulubiony kolor fioletowy? Chociaż ja osobiście lubię niebieski, zielony, taki ładny i trochę różowego. Tutaj ulubiona potrawa, ciastka z czekoladą i przyjaciele do grobowej deski. Na razie nie wiem. Okej. Okay. Później się schowa. Ja się odłożę na bok. Tu jest Abby Boominable. Sama rysowałam postać, wymyśliłam sobie. Tak sobie wezmę na kolana. Jest tutaj gwiazdeczka mała śniegowa, która leci. Abby płacze i jest tak zimna, że jej łzy zamieniają się w kryształy. Ślicznie wyszły. Podoba mi się. Moja mama twierdzi, że ręka jest za duża, ale jak chcę narysować ludzką, normalnie postać, to ręce wcale nie są malutkie i zakrywają prawie że połowę twarzy. Tak od dołu po czoło. Więc ręka jest chyba dobra. Kurde, niewygodnie mi. Oczywiście to wisiorek, który utrzymuje jej prawidłową temperaturę ciała.
sukienka, podpis. I jest super. Też jest Abby w umieniu. Co ja tu wykorzystam? Wykorzystam lakier do paznokci. Tu. Troszkę tutaj. Widać chyba. Ale ogólnie postać rysowałam z filmiku na YouTubie. Sobie włączyłam, zatrzymałam i zaczęłam rysować. I teraz właśnie zauważyłam, że tutaj jej troszkę opada powieka. Ale powiedzmy, może być. To jest moja Claudine Wolf, następna. Rysowana na wakacjach. Jak jechałam samochodem. Powiedzmy, że mi wyszło. Trochę trzęsło, więc nie było super fajnie, ale no, nawet. Rysowałam z telefonu. Włączyłam sobie obrazek i zaczęłam rysować. I może być. I tutaj Sir Hukacz. Zwierzątko guli. Też rysowany odręcznie od razu i tylko pokolorowany. I Clio de Nail. Troszkę w mniejszej wersji bucików jej nie widać, ale to... teraz pokażę. O, ma buciki. Ale tak włożyłam, bo tak ładnie wygląda. Skurczyłam jej włoski. Ogólnie jest taka chibi seria. Coś jak ma... Wiecie ogólnie, co to manga. Chyba. I chyba, kurde. No właśnie. Tak. To widzieliście. I to jest moja Claudinka następna. Rysowana od razu, odręcznie. Bez żadnych szkiców. I też mi się podoba. Twarz. To jest śliczne. Tutaj jest takie rysowane odręcznie. Nie wyszło. Ale okej. Okay. Tutaj też jest Claudine. Cała ogólnie Claudine. W różnych wersjach. Bardzo uśmiechnięta. To normalna. To jest seria Basic podstawowa. To jest seria Daphne the Dance. Ale troszeczkę skóra mi nie wyszła. I też rysowałam na wakacjach. W samochodzie. Tak. Co robię, kiedy jadę samochodem? Rysuję. Co ja mogę innego robić? Ale troszkę nie wyszła. Neferka. Nie jest drukowana. 100% zero druku. Rysowane cienkopisem. Ale tu było ze szkicem, więc jest lepiej. I nawet wszyscy twierdzili, że jest drukowana, ale nie jest drukowana, jest rysowana. Te bandaże mi się podobają. I buty. Ogólnie ona jest ładna. Chociaż wredna, jak taki stary babsztyl, ale fajna. Oj tam. Lagunka. Sama wymyśliłam pozę. Tak. Seria Basic. No, nawet. Rochelle. Smych. Ile? O, jeszcze będzie moja kochane perełki dnia. A to z tej strony? Nie ma nic. Już kawałek widzieliście jednego najlepszego. Rochelle z filmiku. Jest trochę tu żółta, ponieważ światło pada z tej strony. I tak ma być. Zachrypnięta jestem troszeczkę. Oj tam. Uwaga. Korzej chwilę. Muszę sprawdzić, czy to jest na pewno z tej strony. Z tej. Kochany rysuneczek. O. Rysowany 2 dni. Byłam chora, nie miałam co robić. To zdecydowałam, że wezmę, narysuję smoka, którego miałam na takim małym tatuażu. I nadal go mam, ale gdzieś w szafie nie chce mi się szukać. I to jest smok. Rysunek przedstawiający smoka. Może ktoś już go widział na Facebooku. Nie wiem. No ale jestem ciekawa. I tak wygląda oto ten smok. Cieniowanie. Bardzo, bardzo dobrze. Dobrze zastosowałam cieniowanie. Oczy i ogólnie to wszystko. Nos. No. Smoczuś. Aha, i teraz mój ostatni rysunek, rysowany na lekcji ołówkami. To było jako zadanie, narysować aleje w perspektywie. I to jest perspektywa zbieżna, zbiega się do jednego, do środka. Ale narysowałam to bardziej zmodyfikowane, ponieważ jest tak jakby
jakieś drzwi, wejścia, nie wiem, z czegoś i jest las. I drzewa wbijają się do środka, ale powinny być jeszcze trochę dłuższe, ale mi się nie chciało rysować. No i tak to wyszło, efekt głębi. Wbijamy do lasu. No to bywajcie!